Na program zaprasza sponsor PKN Orlen, mecenas kultury. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie podczas drugiego etapu 11. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Ladies and gentlemen, welcome to the second stage of the 11th International Stanisław Moniuszko Vocal Competition. Mam wielką przyjemność powitać ponownie nasze znakomite jury. It's my great pleasure to welcome again our distinguished jury members. Jury pracuje pod przewodnictwem pana Johna Allisona. The jury works under the chairmanship of Mr. John Allison. Członkami jury są: the member of the jury are pan Paul Hopper, Mr. Paul Hopper, pan Peter Mario Katona, Mr. Peter Mario Katona, pani Izabela Kosińska, Ms. Izabela Kosińska, pan Mariusz Kwiecień, Mr. Mariusz Kwiecień, pan Gianluca Makeda, Mr. Gianluca Makeda, pan Roberto Mauro, Mr. Roberto Mauro, pani Eleonora Pacetti, Ms. Eleonora Pacetti, pani Olga Pasiecznik, Ms. Olga Pasiecznik, pan Niklas Payne, Mr. Niklas Payne, pani Ewa Podleś, Ms. Ewa Podleś, pan Tobias Struniga, Mr. Tobias Struniga, pani Annette Weber, Ms. Annette Weber, i pani Edith Vince, and Ms. Edith Vince. Przed rozpoczęciem przesłuchań bardzo prosimy o sprawdzenie, czy wyłączyli Państwo telefony komórkowe lub inne urządzenia mogące emitować dźwięki. Before we start the audition, please check if you turned off your mobile phones or any other devices that may produce sounds. I pora rozpocząć przesłuchanie. Jako pierwszy wystąpi reprezentant Polski, pan Jakub Foltak, kontratenor z numerem 21. And it's time for the first contestant. Mr. Jakub Foltak, a countertenor from Poland with a composition number 21. W jego wykonaniu usłyszymy arię Ascania, Torne mio bene z drugiego aktu opery Ascanio in Alba Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz pieśń Feliksa Mendelssohna Bartoliego Scheidend. Przy fortepianie piano Joachim Kołpanowicz. Jakub Foltak.
Thank you.
Przed nami występ pani Gabrieli Gołaszewskiej, sopranu z Polski z numerem konkursowym 22. And now Miss Gabriela Gołaszewska, a soprano from Poland, with the competition number 22. W jej wykonaniu usłyszymy pieśń Richarda Strausa, Alle Seelen, oraz aria Adrianny Ecco Respiro Appena Io Son Lumile Ancella z pierwszego aktu opery Adriana Le Couvre Francesca Cilei. Przy fortepianie piano Michał Goławski. Gabriela Gołaszewska.
Wystąpi teraz pani Juliana Grigorian, sopran z Armenii z numerem konkursowym 23. And now Miss Juliana Grigorian, soprano from Armenia with the competition number 23. W jej wykonaniu usłyszymy pieśń Richarda Straussa, Morgan, oraz pieśń Rusałki, Mesiczku na niebich lubokiem z pierwszego aktu opery Rusałka Antonina Dworzaka. Przy fortepianie piano Radosław Zaworski. Juliana Grigorian. Thank you.
Kolejny uczestnik konkursu to pan Yung Ming-won, baryton z Korei Południowej z numerem konkursowym 26. And the next contestant is Mr. Yung Ming-won, a baryton from South Korea with the competition number 26. W jego wykonaniu usłyszymy arię Enrica Ashtona, Kruda, Funesta Smania z pierwszego aktu opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiego oraz pieśń Gustawa Malera Ich hab ein glühend Messer. Przy fortepianie piano Joanna Laszczkowska. Yung Ming-won. Che mi trucce spagnero, spagnero.
Wystąpi teraz pani Sonia Heranen, sopran z Finlandii z numerem konkursowym 28. And now Miss Sonia Heranen, a soprano from Finland with the competition number 28. W jej wykonaniu usłyszymy recytatyw i arie Fior di Ligi, Temerai, Come Scolio z pierwszego aktu opery Così fan tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz pieśń Richarda Straussa, Cecilie. Przy fortepianie piano Radosław Zaworski. Sonia Heranen.
And the next contestant is Ms. Monika Jägerowa, a Czech contralto with a composition number 30. W jej wykonaniu usłyszymy pieśń Gustava Mahlera Wenn dein Mütterlein z cyklu Kindertotenlieder oraz arię Tancreda O Patria, di tanti palpiti z pierwszego aktu opery Tancredi Gioacchina Rossiniego. Przy fortepianie piano Wojciech Czerwenka. Monika Jägerowa.
Helle, helle, tretest mit Herrn.
accetto. Io voglio fine, io voglio sfidando il mio destino, qualunque sia, meritarti o perir, anima mia. Wystąpi teraz pan Nazarii Kaczala, tenor z Ukrainy z numerem konkursowym 32. And now Mr. Nazarii Kaczala, a tenor from Ukraine with the competition number 32. W jego wykonaniu usłyszymy recytaty Fiarie Kania, recitar Vestila Giubba z pierwszego aktu opery Pajacci Ruggera Leoncavalla oraz pieśń Fedira Nadenenki Czorni Browy, Kari Oczy. Przy fortepianie piano Alicja Tadżykowska.
Nazarii Kaczała. Sine maia vi motu
Pan Michajło Kuszluk, tenor z Ukrainy, z numerem konkursowym 41. Mr. Michajło Kuszluk, a tenor from Ukraine with a composition number 41. Zaśpiewa recytatywy Cavatine Romea, L'amour, l'amour à l'évetoile soleil z drugiego aktu opery Romeo et Juliette Charlesa Gounoda oraz pieśń Romana Mendenciego, Czy my jeszcze zjedziemy się znowu? Przy fortepianie, piano Alina Szewczenko. Michajło Kuszluk.
Kolejny uczestnik to reprezentujący Polskę tenor pan Piotr Kalina, numer konkursowy 33. And the next contestant is Mr. Piotr Kalina, a tenor from Poland, with the competition number 33. Zaśpiewa pieśń Mykoły Łysenki, Niczoho, Niczoho, oraz arię Federica, La solita storia del pastore, z drugiego aktu opery L'Arlesiana Francesca Cilei. Przy fortepianie, piano Olga Cymbaluk. Piotr Kalina. Nel sonno l'oblio.
anch'io vorrei dormir così nel sonno almen l'oblio trovar la pace sol cercando io Wystąpi teraz pan Minsuo David Kang, bas z Korei Południowej z numerem konkursowym 34. And now Mr. Minsuo David Kang, a bass from South Korea with the competition number 34. W jego wykonaniu usłyszymy arię Kaspara Schweig, Schweig, damit dich niemand warnt z pierwszego aktu opery Der Freischütz Karla Marie von Webera oraz pieśń Roberta Schumana Der Soldat. Przy fortepianie, piano, Mariusz Kupczuk. Minsuo David Kang.
Ich traf
Wystąpi teraz pani Wlada Kojewa, sopran z Ukrainy z numerem konkursowym 40. And now Miss Wlada Kojewa, a soprano from Ukraine with a competition number 40. W jej wykonaniu usłyszymy waltz Musetti, Quandom en Vos drugiego aktu opery La Bohème Giacomo Pucciniego oraz pieśń Richarda Straussa Cecilie. Przy fortepianie piano Adam Rogala. Wlada Kojewa.
Szanowni Państwo, zapraszamy teraz na przerwę, która zakończy się o godzinie 12:25. Ladies and gentlemen, there will now be an intermission. We will continue the audition at 12:25.
Szanowni Państwo, po przerwie wznawiamy przesłuchania drugiego etapu 11. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Ladies and gentlemen, after the intermission, we resume the audition of the second stage of the 11th International Stanisław Moniuszko Vocal Competition. Jako pierwszy po przerwie wystąpi pan Władysław Tłuszcz, baryton z Ukrainy, z numerem konkursowym 89. The first contestant after the intermission is Mr. Władysław Tłuszcz, a baritone from Ukraine with a competition number 89. W jego wykonaniu usłyszymy pieśń Gustawa Malera Wenn mein Schatz Hochzeit macht z cyklu Lieder eines fahrenden Gesellen oraz arię Fritza Mein Sehnen, mein Wähnen z drugiego obrazu opery Die tote Stadt Ericha Wolfganga Korngolda. Przy fortepianie piano Alina Szywczenko. Władysław Tłuszcz. An mein Land.
Uczestnik, pan Olech Lebediew, baryton z Ukrainy, z numerem konkursowym 44. And now Mr. Olech Lebediew, a baryton from Ukraine, with a competition number 44. W jego wykonaniu usłyszymy recytatywy arie hrabiego Almawiwy Aidza Wintala Kauza, Vedro Mentrioso Spiro, z trzeciego aktu opery Le Nozze di Figaro Wolfganga Amadeusza Mozarta, oraz pieśń Miguela Ortegi, Canción del Jinete. Przy fortepianie piano Alina Szewczenko. Olech Lebediew.
già vinta la causa. Cosa sento? In quel laccio io cadea. Io voglio di tal modo punirmi. A piacer mio la sentenza sarà. Vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che è un incognito Figaro, ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, il colpo è fatto. Vedrò mentr'io sospiro, felice osservo. Per man d'amore, unito a un vile oggetto, chi in me destò la fetta, che per me poi non ha. Vedrò, mentre io sospiro, felice un servo mio, vedrò che un bel ch'io desio, per man d'amore, unito a un vile oggetto, si me desta un affetto, che per me poi non ha. Vedrò. Hanno lasciati in pace, non do questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilar mi fa. Ah, che lasciarti in pace non fu questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie quest'anima consola, e giubilar mi fa.
Wystąpi teraz pani Justyna Bluj, sopran z Polski z numerem konkursowym 6. And now Miss Justyna Bluj, a soprano from Poland with a competition number 6. W jej wykonaniu usłyszymy arię Elżbiety, Dich teure Halle z drugiego aktu opery Tannhäuser Richarda Wagnera oraz pieśń Stanisława Ludkiewicza Rozpuka. Przy fortepianie piano Aleksander Teliga. Justyna Bluj.
Wystąpi teraz pani Mariana Mazur, sopran z Ukrainy z numerem konkursowym 48. And now Miss Mariana Mazur, a soprano from Ukraine with a competition number 48. W jej wykonaniu usłyszymy pieśń Gustawa Malera Erinnerung oraz arię Mimi, si mi chiamano Mimi z pierwszego aktu opery La Bohème Giacomo Pucciniego. Przy fortepianie, piano, Clara Janus. Marianna Mazur.
Przed Państwem pan Szymon Mechliński, baryton z Polski z numerem konkursowym 49. And now Mr. Szymon Mechliński, a baryton from Poland with a composition number 49. W jego wykonaniu usłyszymy arię Enrica Ashtona, Cruda, Funesta, Smania z pierwszego aktu opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiego oraz pieśń Maurice'a Ravela Ronsa Asonam. Przy fortepianie, piano, Caitlin Chen Terrell, Szymon Mechliński. Colma
Se ti colpisce un fulmine, se ti colpisse un fulmine, foramen rio dolor,
Wystąpi teraz pan Tigran Melkonyan, tenor z Armenii z numerem konkursowym 50. And now Mr. Tigran Melkonyan, a tenor from Armenia, with a composition number 50. W jego wykonaniu usłyszymy arię Tamina, Dies Bildnis ist bezaubernd schön, z pierwszego aktu opery Die Zauberflöte Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz pieśń Franza Schuberta, Earl König. Przy fortepianie piano Radosław Zaworski. Tigran Melkonyan. Und die
Himmel streif. O liebes Kind, komm gern mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Masch bunte Blumen in dantem Strand, mein Mutterherz nach Stühlen gewandt. Kolejny uczestnik konkursu to pan Dean Murphy, baryton ze Stanów Zjednoczonych z numerem konkursowym 55. And the next contestant is Mr. Dean Murphy, a baritone from the United States of America with a competition number 55. W jego wykonaniu usłyszymy: Arie Fritza, Mein Sehnen, Mein Wähnen, z drugiego obrazu opery Die Tote Stadt Erisha Wolfganga Korngolda oraz pieśń Camilla Saint-Saensa Danse Macabre. Przy fortepianie piano Adam Rogala. Dean Murphy. Aus Blau ein wenig
Il tombe avec son talon. La bonne âme lui joue un air de danse. C'est qui s'y sur son violon. Le vent hiver souffle et la nuit est sombre. Les gémissements sortent des pieux. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre. Courant et sautant sous le grand linceul. Zik, chacun se trémousse, on a attaqué les eaux des danseurs. Un couple d'assifs s'assasse la mousse, comme beauté d'ancienne la douceur. Zik, zik, la mort comprédie, et t'aime qui s'enfale sur les glacements. Avant les tombées, la danse zénie, et sans danse la sœur, amoureusement. Et le regalant d'un pauvre chanon. Horreur, et voilà qu'elle s'abandonne, comme si le risque était un baron. Zigi, zigi, zig, qu'elle s'arrête, qu'elle se crie de mort, se donne la main. Zigi, zigi, zag, on va dans la main, de l'eau à combattre auprès du vinaigre. On quitte la ronde, on s'avance, on fuit, la porte à chanter. Oh, la belle nuit,
Wystąpi teraz pani Zuzanna Nalewajek, mezzosopran z Polski z numerem konkursowym 56. And now a Polish mezzosoprano, Miss Zuzanna Nalewajek with the competition number 56. W jej wykonaniu usłyszymy arię Oktawiana, Wie du warst, wie du bist, z pierwszego aktu opery Der Rosenkavalier Richarda Straussa oraz pieśń Hugo Wolfa Auf einer Wanderung. Przy fortepianie, piano, Natalia Pawlaszek. Zuzanna Nalewajek. Thank you.
in den freundlichen Städtchen tret ich ein. In den Straßen liegt trober Abendschein. Aus einem offenen Fenster eben über den reichsten Blumenflor hinweg hört man Goldglocken Töne stieben. Und eine Stimme scheint ein Kolejna uczestniczka konkursu to pani Walentina Plużnikowa, mezzosopran z Ukrainy z numerem konkursowym 63. And the next contestant is a Ukrainian mezzosoprano, Miss Valentina Plużnikowa, with the competition number 63. W jej wykonaniu usłyszymy arię Eboli, Nei Giardini del Bello, z drugiego aktu opery Don Carlo Giuseppe Verdiego oraz pieśń Johannesa Brahmsa Von ewiger Liebe. Przy fortepianie piano Adam Rogala, Walentina Plużnikowa.
Dzisiejszą przedpołudniową sesję zakończy występ pani Anastazji Poliszczuk, mezzosoprano z Ukrainy z numerem konkursowym 68. Today's morning session will be concluded by Miss Anastazja Poliszczuk, mezzosoprano from Ukraine with a competition number 68. W jej wykonaniu usłyszymy pieśń Wiktora Kosenki, Sumni Ja oraz arię Carmen, Le Triangle des Six Tintins, z pierwszego aktu opery Carmen Georgesa Bizeta. Przy fortepianie, piano Michał Goławski. Anastazja Poliszczuk.
Występem pani Anastazji Poliszczuk zakończyliśmy dzisiejszą poranną sesję przesłuchań drugiego etapu 11. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Na sesję popołudniową zapraszamy o godzinie 17. Dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia. Ladies and gentlemen, this was the final performance of today's morning session of the second stage of the 11th International Stanisław Moniuszka Vocal Competition. Today's afternoon session will begin at 5 p.m. Thank you and goodbye. Thank you.
Na program zaprosił sponsor PKN Orlen, mecenas kultury.